Dzień dobry, proszę Państwa. Zaprosiłem media, żeby poinformować o problemie, który pojawił się, bardzo drastycznym, w oczyszczalni ścieków. Poproszę Panią Inspektor o informację krótką, a potem Pan Prezes przedstawi szerszą informację na ten temat. Dzień dobry, Agnieszka Banaszczyk, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, delegatura w Radomiu. W dniu 8 marca do delegatury wpłynęła informacja od Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o zanieczyszczeniu rzeki Zagorzonki poniżej wylotu ścieków z oczyszczalni w Pionkach. Na rzece pojawiła się biała piana, która utrzymywała się przez kilkaset metrów. Z wylotu również ścieków odprowadzanych z oczyszczalni wypływała ta piana. Po otrzymaniu takiej informacji przyjechaliśmy na miejsce, pobraliśmy próbę ścieków odprowadzanych z wylotu, dokonaliśmy oględzin rzeki, pobraliśmy próbę rzeki poniżej i powyżej wylotu i w dniu dzisiejszym w ramach tej interwencji przyjechaliśmy na oczyszczalnię sprawdzić sytuację. Oczywiście piany dzisiaj nie było, natomiast z wylotu ścieków odprowadzane były nieoczyszczone ścieki, czyli można przyjąć, że to, co wpływało na oczyszczalnię, wypływało. W dniu dzisiejszym z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska ustnie, który mnie zobowiązał, ustnie wydałam decyzję wstrzymującą użytkowanie instalacji służącej do oczyszczania ścieków, czyli oczyszczalni w Pionkach, powodującej pogorszenie środowiska w znacznych rozmiarach i ta decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Czyli zobowiązałam tutaj eksploatującego instalację do zamknięcia odpływu ścieków z oczyszczalni i podjęcia działań w celu dostosowania jakości ścieków i zastosowania takich tutaj metod, aby te ścieki do swoich parametrów zostały doprowadzone i można było te ścieki odprowadzać w sposób zgodny z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym dla spółki. Także wojewódzki inspektor ze swojej strony takie działania podjął i dalsze działania będą prowadzone, ponieważ kontrola jest rozpoczęta w oczyszczalni i będzie trwała. O wynikach będziemy wiedzieli później, bo to są dopiero pobrane próby. Analizy będą, powiedzmy, za jakiś tydzień do dwóch tygodni. Dziękuję. Jedno pytanie. Tak? Mariusz Grudkowski, Pionki 24. Na jaki okres zostaje wstrzymana? Do czasu, kiedy nie uzyskamy efektów dobrej pracy. Czyli bezterminowa to chwilę. Bezterminowa, dopóki nie będzie wykazane, że parametry odprowadzanych ścieków odpowiadają wymaganiom określonym w pozwoleniu wodnoprawnym. Cała oczyszczalnia jest zamknięta. Zamknięty jest wylot, nie są ścieki odprowadzane. Wszystko dzieje się w obiegu zamkniętym. Państwo mają podjąć takie działania techniczne, żeby sobie radzić z tymi ściekami w inny sposób, dopóki ta oczyszczalnia nie zacznie pracować tak jak należy. Tak, proszę bardzo. Oczywiście, dziękuję bardzo. Krzysztof Kowal, prezes PWKC Pionki. Proszę Państwa, w związku z tą sytuacją na wniosek podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu. Podjęliśmy szereg działań, tak jak Pani Inspektor powiedziała, wcześniej był problem z pianą, piana została zredukowana. Podejrzewamy, że doszło do zanieczyszczenia ścieków, które spowodowały, że osad czynny na oczyszczalni został zatruty, martwy. Stąd jest efekt taki, że doszło do tego, że ścieki, tak jak Pani Inspektor powiedziała, nie są przetwarzane przez bakterie w sposób prawidłowy. W obecnej chwili dostarczany jest osad czynny z oczyszczalni z Kozienic, tak żeby ten osad odbudować jak najszybciej, tak żeby powróciła do normalnych parametrów pracy. Ponadto ja bym chciał bardzo zaapelować do mieszkańców o możliwość ograniczenia wody wrzucanej do ścieków, tak żebyśmy mieli jak najmniejsze ilości tych ścieków doprowadzanych do oczyszczalni ścieków. Tu chcę jeszcze dodać, podkreślić, że w obecnej chwili wniosek nasz, umowa SIS jest w ocenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Mamy środki, myślę, że lada dzień, tak jak tutaj też powiedziałem, dojdzie fizycznie też, rozpoczniemy modernizację. No w tej chwili mamy sytuację kryzysową, prosimy o wyrozumiałość i o dostosowanie się do tego. Myślę, że na bieżąco jesteśmy tutaj w kontakcie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. O wszystkich podjętych przez nas czynnościach informujemy Państwa na bieżąco. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dziękuję. Ja zobowiązałem Pana Prezesa o złożenie dzisiaj wniosku do prokuratury o podjęcie czynności w celu sprawdzenia, czy nie doszło do
niezgodnych z prawem i pozwoleniami zrzutów ścieków, które spowodowały, że osad czynny został w ten sposób zablokowany. Zobowiązałem również spółkę i mamy piątek, sobota, niedziela to są dni o mniejszej aktywności zawodowej różnych instytucji, żeby jak najwięcej osadu czynnego zostało doprowadzonego do naszej oczyszczalni. Z mojej oceny wynika, że mamy rezerwę na przyjęcie zrzutów na około 24 godziny i w tym czasie musimy doprowadzić do tego, aby osad czynny zaczął działać, a on musi się odbudowywać i ten proces trwa. Tak jak pan prezes mówił, kluczową sprawą jest zaniechanie przez wiele lat problemu narastającego modernizacji oczyszczalni ścieków. Ta oczyszczalnia ścieków jest z lat bodajże 70. Budowana była na potrzeby przede wszystkim nie tyle komunalne, co zakładów chemicznych, które tutaj funkcjonowały. Przygotowana była na zupełnie inne zrzuty. W tamtych czasach istniały zupełnie inne technologie. Jak państwo wiecie, z początkiem kadencji pokazywaliśmy, w jakim stanie są instalacje tej nieefektywnej, pod względem chemicznym, ale również mechanicznym instalacji, rdzewiejące, części niebezpieczne również dla pracowników. To jest skandal, że przez wiele lat miasto nie podejmowało żadnej próby palącej modernizacji ścieków. Przypomnę, że jednym z pierwszych zadań, jakie Rada Nadzorcza spółki otrzymała ode mnie, było przygotowanie projektu i złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o środki na modernizację. To zadanie zostało wykonane. Taki wniosek został złożony, środki zostały zabezpieczone. W tej chwili trwają, tak jak pan prezes mówił, procedury związane z oceną treści umowy, która jest elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Modernizacja jest planowana na okres 2 lat. Musimy zdążyć do roku 2019. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w tej chwili już naliczane są kary, które mamy nadzieję, że jeżeli do roku 2019 modernizacja się pozytywnie zakończy, to zostaną umorzone. Natomiast istotna sprawa jest ta, że miasto jest w sercu Puszczy Kozienickiej, jesteśmy otoczeni bogatą przyrodą i troska o nas samych i o przyrodę, która nas otacza, jest naszym obowiązkiem. Jest mi przykro, że dzisiaj mamy takie problemy związane z wieloletnimi zaniechaniami. Staramy się nie tylko pod tym względem nadrobić stracony czas, ścigamy się z czasem. Jeśli chodzi o specyfikację istotnych warunków zamówienia związanego z modernizacją oczyszczalni, to on jest etapowany w ten sposób, żeby w pierwszym etapie jak najszybciej osiągnąć zdolność i uzyskanie parametru wymagany przez zaostrzające się przepisy ochrony środowiska, a dopiero potem, żeby były realizowane inne zadania związane z modernizacją, dotyczące odnowienia kubatury i budynków i tak dalej. Jeszcze raz chcę poprosić państwa o zrozumienie powagi sytuacji, o to, żeby jeżeli można odłożyć pranie czy inne rzeczy, które powodują zrzut wody do ścieków na okres przynajmniej weekendu, żeby je w naszych domowych gospodarstwach ograniczać. Proszę państwa, mamy problem związany z tym, że przez lata również nasze miasto, ale nie jest tu wyjątkiem, nie posiadało odrębnej instalacji kanalizacji deszczowej. Mam nadzieję, że weekend będzie bezdeszczowy, ponieważ deszcz tak naprawdę odprowadzony jest dzisiaj do instalacji sanitarnej i zrzucany jest do oczyszczalni, powodując rozcieńczanie i nadmierne ilości ścieków. Mam nadzieję, że sobie z tym trudnym zadaniem poradzimy. Dziękuję państwu również za reakcję i tym wszystkim, którzy w trosce o środowisko reagują. Jest to nasz wspólny obowiązek. Obowiązek władz publicznych różnego szczebla i inspekcji różnego rodzaju, żebyśmy chronili środowisko, swoje zdrowie i życie. Dziękuję uprzejmie. W poniedziałek, proszę państwa, poproszę pana prezesa, odrębną konferencję prasową zorganizujemy, żeby opowiedzieć o stanie, w jakim pan prezes objął spółkę PWKC, jakie tam problemy, nieprawidłowości
zastał i z jakimi się dzisiaj spółka ta boryka, starając się doprowadzić do efektywności ekonomicznej oraz organizacyjnej. Dziękuję pani inspektor, dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję.